Szatan z siódmej klasy, przygotowany pod kierunkiem pani Marleny Szwaby-Wiśniewskiej, opiekunki koła teatralnego. O oprawę muzyczną zadbał pan Krzysztof Zaręba z naszym szkolnym chórem, a multimedialną scenografię przygotowała pani Małgosia Kowalewska. Przygotowania do spektaklu rozpoczęły się już w lutym 2020 roku. Właśnie wtedy pani Marlena i ja napisałyśmy scenariusz na podstawie książki Kornela Makuszyńskiego Szatan z siódmej klasy. Spektakl miał mieć swoją premierę podczas święta szkoły 2 lata temu. Niestety przygotowania przerwała nam pandemia. Ówczesny Adaś Cisowski jest już w tej chwili naszym absolwentem. Postanowiłyśmy, że po 2-letniej przerwie wrócimy właśnie do tego spektaklu, aby nasz pomysł mógł ujrzeć światło dzienne. Nasi aktorzy dzielnie od kilku miesięcy przygotowywali się do swoich ról, spędzili wiele godzin na próbach. W przygotowania do spektaklu wszyscy włożyliśmy wiele serca. Mamy nadzieję, że historia zaginionego skarbu dostarczy Państwu niezapomnianych chwil. Serdecznie zapraszamy. Panie profesorze. Dzień dobry, proszę o spokój i ciszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Nie słyszałem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze. Panie profesorze. No, lepiej już teraz. Proszę siadać. Zobaczymy. Tak. O, dzisiaj będzie odpytywany Kaczanowski. Ja? Proszę pana profesora? Ty się nazywasz Kaczanowski? Tak, proszę pana profesora, ale to jakaś pomyłka. Jaka pomyłka? Ja przecież nie miałem być dzisiaj pytany. To znaczy, to musi być pomyłka. Proszę wyjść w tej chwili z ławki. Dobrze, panie profesorze, ale z tego i tak nic nie będzie. Zawróć do Napoleona. Co znaczą twoje słowa, że dzisiaj z tego nic nie będzie? Bo nie jestem przygotowany, panie profesorze. Nie może być. Niesłychane. To niemożliwe. Nic nie umiesz? Nie, nic, panie profesorze. Uczciwie się przyznajesz? Najuczciwie. Dlaczego? Bardzo proszę. Dlaczego? Bo ja... Przestań. Bo co ty?
A, powiedziałeś, że nie miałeś być dzisiaj pytany, prawda? Na jakiej podstawie możesz tak stwierdzić? Nadzwyczajne. Nadzwyczajne. Żegnam pana. Ostrowicki! Czy mam na ciebie trąbić? Ratuj, to w Boga wierzę. Ostrowicki, spotkała mnie dzisiaj, miły chłopcze, wielka przykrość. Bardzo wielka przykrość. Co tak się chwiejesz? Słabo mi, panie profesorze. Słabo ci! A odpowiadać będziesz? Nie mogę, proszę pana profesora. Dlaczego? Połóż ręce na sercu. O, dobrze. I powiedz, dlaczego? Bo nie jestem przygotowany. Nie umiem. Nie spodziewałem się. I ty? I ty, Brutusie? Czy byście dzisiaj poszaleli? Nie, panie profesorze. Pojutrze, w sobotę. Umiałbym świetnie. A dzisiaj to nie łaska w święcie szkoły, co? Dzisiaj jest przecież czwartek. To nie mój dzień. Aha. W czwartek jesteś bałwan, a w sobotę będziesz geniusz. Niech Bóg broni, ale tak jest naprawdę. Pan profesor nie może o tym wiedzieć, ale tak jest. Odejdź, odejdź prędko. Panie profesorze. Nauczam was od 30 lat. Jestem bardzo zmęczony i od tego roku odejdę z tej szkoły. Tak. Ale nie skarżyłem się nigdy. Zdawało mi się, że wszyscy mnie kochali. Tak. Których nauczam. Nie byłem nigdy srogi. Może nawet byłem zbyt miękki, tak. Nigdy nie spotkało mnie to, co dzisiaj mnie spotkało. Byłem dumny z 7 klasy. I oto mam nagrodę. W 7 klasie zakpiono ze starego człowieka. Panie profesorze. Nie przerywaj mi! Tak. Dobrze mówię. Zakpiono ze mnie. Moi chłopcy naigrywają się ze starego człowieka. Tak. Jeden mówi, że to nie jego, nie jego kolejka dzisiaj. Drugi chce odpowiadać. Nie chce odpowiadać, bo jest czwartek. Trudno. Mógłbym jednego i drugiego. Nie, ale nie będę się mścił. Nie moje dzieci. Jest tylko mi bardzo, bardzo smutno. To moja wina. Zbyt was bardzo kochałem, tak. A teraz dość. Dzisiaj już nie będę nikogo pytał. Za chwilę rozpocznę wykład. Przepraszam was. Rozżaliłem się trochę. Panie profesorze. Słucham. Panie profesorze, ja wszystko wytłumaczę. Przede wszystkim, kto ty jesteś? Twarz mi jakoś znajoma, ale nazwisko wypadło mi z pamięci. Nazywam się Adam Cisowski. O, być może. Wszystko być może. Tak się dzisiaj między wami dzieją historie, że już zwątpiłem w was. We wszystko zwątpiłem. Więc dobrze. Jesteś jak? Cisowski. Aha, Cisowski. I chcesz mi coś wyjaśnić, tak? Bardzo proszę. Jestem już spokojny i mogę słuchać. Co masz mi do powiedzenia? To tylko, panie profesorze, że ja jestem wszystkiemu winien. No, nikt inny, tylko ja. Ani Kaczanowski, ani Ostrowicki. Czy to mają być nowe kpiny? Nie, panie profesorze. Ani dotąd nikt nie kpił, ani ja bym się nie ważył. Pan profesor może nawet o tym nie wie. Ale my kochamy pana profesora uczciwie i serdecznie. I ty? I ja. Tylko, że ja jestem zbrodniarz. Ja jestem winien wielkiego szachrajstwa, a nie mogę patrzeć na to jak pan profesor. Jesteś wzruszony. Zaraz będę płakał. Przestań. Możesz powiedzieć coś, czego będziesz żałował. Ja nie chcę o niczym wiedzieć. Ale ja muszę powiedzieć. Niech pan profesor zechce posłuchać. Słucham. Dzisiaj jest nasze Waterloo. Napoleon nie dojrzał głębokiego rowu na polu bitwy, a ja nie przewidziałem pomyłki pana profesora. Stąd pochodzi nasza sromotna klapa. Ja? Niestety. Wedle najściślejszych obliczeń miał być dzisiaj odpytywany Napiórkowski, Stankiewicz i Wilczek. Tymczasem pan profesor zaczął szukać o roztargnienie o jedną kartkę bliżej niż należało. Wskutek czego zaczął od Kaczanowskiego, automatycznie wylazł potem Ostrowicki,
a jako trzeci miał wypaść wnuk. To trójka z nadchodzącej soboty. Młodzieńcze, czy ty jesteś o zdrowych zmysłach, czy to... Co to ma wszystko znaczyć? To znaczy, panie profesorze, że pan profesor ma swoją metodę. Odkryłem ją już bardzo dawno temu. Prawie każdy z panów profesorów ma swój sposób i porządek egzaminowania. Pan profesor egzaminuje każdego razu trzech, a tych trzech wybiera z notesu wedle niezmiennego porządku. Najpierw pierwszego, z kolei 10 i 20. Następnym razem pierwszego, 11 i 21. My wszyscy jesteśmy spisani w notesie pana profesora. Jest nas równo 30, więc łatwo było obliczyć, kto i kiedy będzie pytany. To przecież było najgłębszą tajemnicą cisowskiej. No, z pewnością. Nie ma jednak takiej tajemnicy, której nie dałoby się odgadnąć. Ani słowa więcej. Zaraz sprawdzimy. Tak. Kartki mi się zlepiły istotnie. Pomyliłem się. Jak to odkryłeś? To nie było zbyt trudne. Było to miesiąc po rozpoczęciu roku. Patrzyłem, ile kartek pan profesor odwraca. A ponieważ nazwiska nasze są spisane w porządku alfabetycznym, metoda pana profesora była zbyt przejrzysta. Diable! Szatanie! Pasy z ciebie zedrę! Swoich nie pospadną mi spodnie. Bardzo przepraszam pana profesora. Cała klasa przeprasza pana profesora. Ale zawiniłem tylko ja. Czy moją tajemnicę wyjawiłeś wszystkim? No tak, panie profesorze. Dlaczego Kaczanowski i ten drugi, ani w ząb? No bo to nie był jej dzień. Przecież w ten sposób nie umiecie nic. No i tak źle nie jest, panie profesorze. My wszyscy wcale dobrze znamy historię. Swoją lekcję zna każdy znakomicie. A inne tematy... Może nie tak dokładnie, ale wystarczająco. Za to epokę napoleońską znamy tak jak nikt. Tak! Stało się. Moja ufność została ugodzona w samo serce. Trudno. Ale moi kawalerowie, skończyły się dobre, co? Czasy. Już nikt nie będzie wiedział, co go czeka. Nie będziecie wiedzieli ani dnia, ani godziny. Chytrość za chytrość. Uprzedzam, że będę bez litości. Już ci się nie uda odzekanić mnie po raz drugi, pamiętaj. Już ci się nie uda. Ostrzeżony, uzbrojony, rozumiesz? Na sposób są sposoby. Na niego nie ma, panie profesorze. Tak myślisz? Gdyby pan profesor pozwolił spróbować. Pragniesz próby? Okpiłeś mnie i myślisz, że uda ci się po raz drugi, tak? A więc dobrze, spróbujemy się. Zapowiadam ci je, a wszystkich tutaj biorę za świadków, że będzie marny twój los. Pasy z ciebie! A! Nie, to nic. Wyrzucę ci cię za drzwi mojego serca. I całą razem klasę z tobą. Tak, wszystkich tutaj. Was też. No, bo to są twoi wspólnicy. No i jakże będzie? Zgadzasz się na próbę? Spróbuję, panie profesorze. Niech pan profesor powie, jak mam to zrobić. Dobrze. Otóż w sobotę wywołam trzech uczniów. Jak do tego? Przedtem ja napiszę ich nazwiska na karteczce i ty napiszesz te trzy nazwiska. Jeżeli nie odgadniesz, których ja wybrałem, wiesz, co cię czeka. Gdybym odgadnął? Gdybyś odgadnął! Tego nie biorę w rachubę. Żal mi cię, młodzieńcze. Mam zaszczyt pożegnać panów. Słuchajcie, zrobiliśmy staruszkowi przykrość. Teraz będzie trzeba to odrobić szybko i uczciwie. Przerobić cały materiał i zaproponować staruszkowi, by pytał, jak chce i kiedy chce. Zrobione? Zrobione. O jedno was tylko proszę. W sobotę ma być przygotowany każdy bez wyjątku. Skończyły się dobre czasy. I
I tak musi być odtąd zawsze. Będzie tak? Będzie. Spóźniłem się na pociąg i odjechał już. Tylko jego bliski koniec zamajaczył mi. Stoję smutny na peronie z tą walizką jedną, tak jak człowiek, który zgubił od domu swego klucz. Hej, przyjaciele, przyjaciele, zostańcie ze mną. Przecież wszystko to, co miałem, oddałem wam. Przyjaciele, przyjaciele, choć chwilę jedną. Znowu w życiu mi nie wyszło, znowu będę sam. Profesorze, chciałbym coś powiedzieć. Pragnę zapewnić pana, że wedle jednomyślnej uchwały całej klasy wszystkie zadania jedwania będą odrobione i nikt panu profesorowi nie przyniesie wstydu. I tak będzie odtąd zawsze. A teraz jestem gotów, panie profesorze. Po takim oświadczeniu mogę dać tobie spokój i wszystkim i zapomnieć, co się stało. Skrucha marzę grzech. Ostatecznie jesteście co dobre chłopaki. Chociaż wisielce. Jeżeli jednak pragniesz próby, zrobimy ją tak, aby się przekonać, młodzieńcze, że ze mną nie tak łatwo. Jestem gotów, panie profesorze. O. Położę swoją kartkę na katedrze. Panowie, zacznie się przedstawienie. Panie Cisowski, kto ma być pytany dzisiaj wedle twojego proroctwa? Kaczanowski, Ostrowicki i wnuk. Kaczanowski, Ostrowicki, wnuk. Szatan. Czart. To niebywałe. Czy pan profesor się gniewa? Cała sztuka w tym, że i ja, i pan profesor wymyśliliśmy to samo. Jestem z tego dumny. Ale ja nie jestem z tego dumny, piekielny chłopcze. Ja myślałem przez 2 dni. Powiedz mi natychmiast, jak to wymyśliłeś? Przede wszystkim starałem się wejść w skórę pana profesora. Pan profesor myślał tak. Ten chłystek, ten smarkacz Cisowski. Chłystek! Chłystek! Pomyślałem, chłystek! Bardzo słusznie, panie profesorze. Otóż ten chłystek Cisowski będzie robił 100 tysięcy kombinacji na 100 tysięcy sposobów. A ja go urządzę. Ponieważ w sobotę mieli być egzaminowani Kaczanowski, Ostrowicki i wnuk, czyli 7, 17 i 27, na myśl nie przyjdzie temu chłystkowi, że można zostawić sytuację taką, jaką miała być. On będzie szukał daleko, a ja go dopadnę z bliska.
Na każdą inną kombinację mógł wpaść przez łotrowski przypadek, a najprostszej nie odgadnie. Słowo w słowo. To zdumiewające. Skoro jesteś taki ananas, rozwikłaj mi jedno zagadnienie. Z przyjemnością, jeśli tylko potrafię. Ubiegłą sobotę napisałem 3 listy do 3 moich przyjaciół, aby przyszli do mnie w niedzielę. No i żaden nie przyszedł. Nawet nie odpisał. Czy jest jakaśkolwiek myśl wytłumaczenia tego występku? Rozumiałbym, gdyby nie odpisał jeden. A dlaczego aż 3? No, żaden z tych panów nie mógł przyjść, a nie odpisać. Żaden z nich nie otrzymał listu, bo ma pęta listy przy sobie, w którejś kieszeni. Ja? Tak. Nie, to są chustki do nosa. Zaraz, zaraz. 1, 2. No, rzeczywiście miałeś rację. Młodzieńcze, poczekaj chwilę. Zdumiewasz mnie. Już niczego nie masz na sumieniu. Nie martw się. Nie martw się. Tylko spojrzę w dziennik, co ma powiedzieć. Tak. Wiesz co? Przepraszam cię. Jak ci na imię? Adam, panie profesorze. A, Adam. Otóż, kochany Adamie, przyjechała do mnie na wieś moja bratanica. Koza. Nie w tego słowa znaczeniu. Ona tak się zachowuje jak koza. Zawsze po mnie przyjeżdża, żeby mnie zabrać na wieś. Czy chciałbyś mi pomóc i pojechać ze mną w wakacje na wieś? Co? Kochany Piotrusiu. Kochany Piotrusiu? Adamie, panie profesorze. No, dobrze, Adamie, kochany. Wiesz co? W naszym dworze mój brat jest matematykiem. Wiesz, matematycy liczą i liczą i się nie mogą doliczyć podatków. Wiesz, matematycy mają... Chydzia. No, chydzia. No wiesz, ja jestem historyk. Wyobraź sobie, pewnego dnia do naszego domu przyjechał Francuz. Wiesz, jak Francuz. A, Franz, tak. Ja. I powiedział, że pisze książki, interesuje się starymi dworami. Co mnie zaciekawiło, nie oglądał ani ścian, ani obrazów, ani makiet, tylko gapił się na drzwi. I wiesz, to niesłychane. Po jego wyjeździe okradziono nas. Myślę, chłopcze, że pomożesz mi wyjaśnić tą zagadkę i pojedziemy razem. Dobrze, Piotrusiu, czy tam Adasiu? No, Piotruś panu profesorowi nie pomoże. No to Adasiu. No ale pakuje... Adam nie odmówi. Tak, Adasiu, więc pakujemy się i wyjeżdżamy na wieś. Dobrze. Dobrze? Dobrze. No przyłóż piątka.
ciężko walizki mi dałeś, co tam napakowałeś? Ja panu dałem? Nie, nieprawda, sam sobie pan zapakował. O! Witaj, kochani bracie! Bracie, mamisia! Witaj, kochana bratowo! Witaj, Wajdziu! No, gdzie on? Proszę, siadajcie, siadajcie. A kim jest ten bystroki młodzieniec, a? To mój wielki przyjaciel, mój uczeń. Nazywa się Cisowski. Jest bardzo zdolny, inteligentny i pomoże nam rozwikłać tajemnice naszego dworu. Siadajcie, proszę. Witam państwa. No. Jakie trudności zdołałeś dotąd pokonać? Dotąd żadnych, proszę pana. Udało mi się czasem odgadnąć jakąś łatwą zagadkę. Starałem się myśleć logicznie. No, bratnia dusza! Zaszczyt ci to przynosi. Logika jest największą zdobyczą ludzkiego ducha. Gdyby ludzkość myślała logicznie, byłaby godna szacunku. A panowie poeticu? Wodzą ją po bezdrożu. Okłamują i bałamucą. Herbatki. No poproszę. Matematyka też jest wielką poezją, proszę pana. Pięknie powiedziane. Wspaniale powiedziane. Należałoby dodać, matematyka jest jedyną poezją. Nie taką, co ma fiołki w głowie, ale potężną i straszliwą. Witam cię, chłopcze, w naszym domu. Czuj się jak u siebie. Możesz przewrócić go do góry nogami. Byleś nigdy nie władził do mojego pokoju. Bo tam nikomu włazić nie wolno. Dobrze. Ile lat ma ten dom? Ten dom tutaj? Tak, dokładnie tak. Myślę, z 300, a może i więcej, wiesz? No jest pewne, że mój pradziad się w nim urodził, a mój pradziad żył, ile to było, 99 lat. Jest to bardzo ulubiona cyfra w naszej rodzinie. Żyjemy długo, choć niepotrzebnie. Mój brat, matematyk świrnięty, twierdzi, że długowieczność jest błogosławionym skutkiem spożywania ogromnych ilości siadłego mleka, którego ja nie lubię. Ja przez to cierpię i będę miał 30 lat mniej. To mi zapowiada nagłą śmierć. I niespodziewaną. A na co ci jest potrzebna wiedza o wieku tego domu? Sam dobrze nie wiem. Myślę jednak, że jeśli ktoś szuka tajemnicy, tajemnica ta nie może być młoda. A w ostatnich latach nic nadzwyczajnego nie wydarzyło się tutaj, panie profesorze. Nic szczególnego. Przed kilku laty urodziło się, wiesz co, ciele z dwiema głowami. Ale zdechło. Bo przecież z jedno trudno żyć, a co dopiero z dwiema. Mniejszym wydarzeniem było urodzenie o pięknej Wandziuszki mojej kochanej. No widzisz. Jak zapewne zauważyłeś, że ma tylko jedną głowę. Tylko. Więc nie było o czym gadać. Co może się zdarzyć w naszym domu? Życie pewne troski okrzyków mojego brata. O, US, mojej kochanej bratowej. Czekaj, mam pustkę, ci tam. Czekaj, bratowo, nie płacz. A pamiętam, był u nas jeden Francuz. Patrzył chyłkiem, mówił niespokojnie, wodził wzrokiem po ścianach, z akcentu sądząc, Paryżanin. Ja pana odprowadzę, pokażę panu majątek. Tak, idźcie, idźcie. A, poszli. Może proszę, bratowo kochana. Dobra, ta herbatka taka. Prawda, jak tu ślicznie? O tak, panno Wando. Tysiąc razy na to patrzę i zawsze wszystko wydaje mi się piękniejsze. Widok jest za każdym razem inny, czasem radosny, a czasem niezmiernie smutny. Zmienia się jak ludzka twarz. O, jak cicho, ale zaraz odezwą się żaby.
Panie Adasiu, widzi pan? Co? Gdzie? Tam, w cieniu, pod drzewami. Widzę, ktoś bardzo ostrożnie się przemieszcza. Czyś zapewne z domu? Nie, to idź z domu. Zły nie zachował się tak ostrożnie. Skąd on idzie? Wyszedł z lasu. A co jest za tym lasem? Niebotnica. Jest tam pusty dom. O, teraz widać, bo wszedł z mroku. Jakiś mężczyzna. I co, nie zna go pani? Nigdy go nie widziałam. Jakiś obcy człowiek. Przystanął, patrzy w stronę domu. O nie! Pan Nowando, to nic wielkiego. Jestem starym harcerzem. O, zaraz będzie po wszystkim. Ojej, bracie! Pomóż się taki chudy! Chyba mi spodnie pękły! Gdzie ja jestem? Co mi to Wanda zrobiła? Piotruś majaczy. Co Piotrusiu? Przecież co ci się stało? Czemu Wanda rozbiła mi głowę? Przecież Wanda nie rozbiła ci głowy. On majaczy. Bardzo cię boli? Nie, nie bardzo. Wybrnie z tego, młody przyjacielu. Czuj duch, głowa do góry. Kawy nie ma. Panowie, idziemy. Dokąd? Na strych, panie Adasiu, stryjaszku. O, niepotrzebnie pan siadał. Pójdę z wami, ale pod jednym warunkiem, że nie zostawicie mi jako starego grata. Bo dosyć tych gratów pewnie w tym strychu jest. Ja. Trzymaj mnie, Wandzie, trzymaj. Dobrze. No. Tam pod dachem ktoś wisi. O! Znam tego faceta. To strach na wróble. Pracował na naszym polu. Poznaję go. O! Po moim kapeluszu. Szukałem go całe lata. Oczywiście rozebrano go.
i położono te wszystkie patyki na strychu. Co prawda w naturze nic nie ginie. No i to też nie zginęło, widzisz? Tak? Fajnie. No. Dziękuję ci bardzo. O. Zdaje się, że są tu jakieś papiery. No, co tam jest? Mam Francuza. Francuza? Tak, nawet dwóch. Jeden stąd wywędrował po krótkim czasie, a drugi został. Gdzie? Na cmentarzu. Umarł w tym domu. Na początku 1813 roku dwaj żołnierze napoleońscy, blokący się od Moskwy, dotarli do tego domu. Znalazłem wśród papierów pamiętnik księdza Koszyczka. No to pokaż ten. Zima była ciężka. Mróz, śnieżyca, zawieje. Maroderzy Wielkiej Armii Francuskiej wlekli się przez kraj. Dwóch z nich cudem jakimś dobrnęło do Bejgowy. Przywlekli się ku domowi od strony lasu. Dziw to był, że tak się odbili od stada i mogło się wydawać, że uczynili to rozmyślnie. Początkowo umieszczono obydwóch w małym domku w ogrodzie. Oficer nazywał się Camille de Barrière. Stąpał z wyraźnym trudem, jego nogi były jedną wielką raną. Choć ręce miał zesztywniałe od mrozu, dźwigał w nich spory tobołek. Drugi żołnierz, jakiś dług wdzięczności spłacając, nie opuścił go w rozpaczliwym nieszczęściu. Później chorego oficera przeniesiono do dworu. Całymi dniami leżał w pawialni pod portretem brodatego rycerza. Czasem przez długi czas nikt słowa jego nie usłyszał. Czasem zdawało się, że biedny człowiek szlocha wśród nocnej ciszy. Nadeszła wiosna. Zdrowie oficera coraz bardziej się pogarszało. Za dnia nie opuszczał bawialni, jakby się trwożył o swoje żołnierskie mienie. Zawiniątko jego leżało pod łóżkiem. Coraz częściej jednak zaczęto szeptać we dworze, że oficer wędruje nocą po parku. Dnia jednego dziwnym wszystkich zdumiał pomysłem. Nie pozwolił nikomu wejść do izby. Poprosił tylko o papier i pióro. Coś rysował i coś obliczał. Myślano, że pisze testament. Nazajutrz poprosił, aby go przeniesiono z powrotem do małego domku, do towarzysza. Jego pilnie strzeżony tobołek zniknął. Niedługo potem żołnierz wyruszył w drogę do Francji, zabrawszy ze sobą list, który wręczył mu pan de Barrière, prosząc, aby żołnierz pamiętał o złożonej przysiędze. Od tej chwili oficer nie rozmawiał z nikim i leżał nieruchomo z oczami wbitymi w pułap. Opadał z sił. Pewnego dnia poprosił pana Gosowskiego, któremu był wdzięczny za opiekę, aby pozwolił jego bratu, do którego napisał list, zamieszkać w tym pokoju. Pan Gąsowski zgodził się na wszystko. Dał uroczyste słowo szlachcica. Oficer majaczył, cierpiała jego żołnierska dusza. Kazał patrzeć na drzwi. Rzucał się nieprzytomnie na łożu i wydawał dzikie okrzyki, jakby oznajmiał komendę pośród wrzawy bitwy. Wreszcie krzyknął: „Niech żyje cesarz!” Ten okrzyk był jego ostatnim. To rzeczywiście ten Francuz, który mieszkał na dworze u księdza Koszyczka, tak? Ten Francuz z 1813 i ten współczesny Francuz, tak? No, to musimy zabrać to i zanieść do domu. I musimy obejrzeć drzwi w pawilonie, w parku. A, no to dobrze. Bandziu. Idzie pan. Zasiedziałem się. Trafił pan na zły dzień w naszym domu. Dlatego wyglądamy jak kwaszone góry. Wyobraźcie pan sobie, że nam w tym domu ciągle ktoś kradnie drzwi. A dzisiaj... Boże drogi, pali się! Gdzie? No. Ludzie, na ratunek! Ratunku, ratunku! Nigdzie się nie pali. Nie mogłem inaczej. Niech pan przed tym obcym nie mówi ani słowa o drzwiach z domku. Nie dowierzam temu malarzowi. Przywidziało mi się. Jakiś błysk światła w tej stronie gdzie są stajnie, wziąłem za pożar. Bardzo wszystkich przepraszam, a pana szczególnie.
Bardzo mnie ten alarm zaniepokoił. Dobrze, że się na niczym skończyło. Przy okazji, czy pan Cietic będzie łaskaw i opowie, co się stało z tymi drzwiami? Bardzo to wszystko ciekawe. Oj, wybaczę pan, ale tak mnie przyjąłem się tym pożarem, że mnie przeszła ochota na pogawędkę. Pan ma dziwne oczy. Czemu dziwne? Takie sobie. Bo patrzył pan na ścianę, a pożar ujrzał pan przez okno za plecami. Dlatego powiedziałem, że ma pan dziwne oczy. Zdawało mi się, że coś jaskrawego mignęło mi na szkle obrazu. Niemądra halucynacja. Wszystko jedno. Od tego czasu, jak dostałeś w łeb, masz przywidzenia. Pana ktoś w głowę uderzył? Koń mnie uderzył. O! Proszę się nie martwić o moją głowę. Ona naprawdę wiele wytrzyma. Jest żelazna. Ale dobrze panu radzę. Proszę jej pilnować. O! O, prychek jeden! Proszę, Adasiu. Wiem o tym. Stracił panowanie nad sobą. On i jego wspólnicy zaczną teraz pewnie jakąś dziwną wojnę. Całą uwagę skupią na mnie, bo pomyślą, że to właśnie ja odgrywam ważną rolę w całej tej sprawie. O Boże. Malarz ucieka. Nie wchodził do pokoju ojca? Na pewno nie. Słyszałam, jak schodził z góry. Z góry? O, jak głupiec. No, gdzie on powie? Pamiętnik księdza Kosiuszka zniknął. Wart jestem 100 batów. Bij mnie, kto w Boga wierzy. Adasiu. Panie profesorze, słucham. Nic nie zrobimy, jeżeli ci ludzie nas śledzą. My będziemy szukać drzwi, a oni będą się za nami włóczyli i tylko ułatwimy im robotę. Myślę, że powinniśmy ich uprzedzić. Na pewno gdzieś tu niedaleko się ukrywają. Pójdę na zwiady. Sam? Nigdy, kochany Piotrusiu, nigdy! Tylko sam. Będę udawał, że wyniosłem się z tego domu i was pożegnałem. Na mnie jednego nikt nie zwrócił uwagi. Muszę iść sam. Gdzież ty na Boga? Cię będziesz sam narażał. No ale... Nie znajdziesz tych drzwi. Ale pan... Zakazuję ci. No ale pan profesor nie może się tak włóczyć po okolicy. Na mnie jednego nie zwrócą uwagi. A ja przy okazji będę szukał drzwi i naszych prześladowców za jednym zarazem. Idź. Ale jak przyniosą tutaj twojego trupa, to ci nigdy nie wybaczę. Zgoda. Bez litości. Niech będzie. No. Witam panią. Czy mogę odpocząć u państwa przed dalszą drogą? Zapraszam serdecznie. Irenko, jeszcze masz robotę. Ale mamo, to jest nieludzkie. Są wakacje, a wy mi każecie tłumaczyć francuski list. Francuski list? Tak, i to w dodatku bardzo stary, pisany niemożliwie niezrozumiałą francuszczyzną. A któż teraz pisze takie listy? To jakiś bardzo stary list. Tu, niedaleko, mieszkają jacyś obcy. I jeden z nich prosił, żeby mu przetłumaczyć ten list. Sam nie znam francuskiego. Powiedział, że to bardzo ważny dokument. Bardzo prosił. A że mamusia nie umie odmówić, to teraz ja muszę siedzieć i go tłumaczyć. A kiedy ten obcy ma przyjść po odpowiedź? Wieczorem. To może ja mógłbym pomóc? Och, z nieba pan spadł. Pan jest zmęczony. Możesz to zrobić sama. List jest krótki. Ja dość dobrze znam francuski. A poza tym lubię takie starocie. Chętnie pomogę. Wobec tego proszę siadać. Pokaż, pokaż. Bracie kochany, ten co ci odda list jest towarzyszem mej niedoli, co mi pomógł rannemu i bardzo choremu wyrwać się z piekła. Nagrodzić go będzie twoim obowiązkiem. Ja bowiem tutaj uczynić tego nie mogę. Zaopatrzyłem go na drogę, aby jak najprędzej, nie wiem, coś do ciebie. Przysiąg, że cię odszuka. Wtedy ci wszystko opowiem. Ja nie mam na to siły. Będziesz wiedział, co i gdzie przeżyłem. A teraz na... Słowa zatarte są. Zaklinam, abyś niezwłocznie... Urlop
i jak można najprędzej wybrał drogę. Bracie mój, śpiesz się. Śmierć chodzi za oknami, każdej nocy koło mnie. Wiesz dobrze o dawnej naszego rodu świetności i o tym, że dzisiaj na żołnierską skazanie jesteśmy dole. Wiedz przeto, że mi się udało ze śmiertelnym trudem unieść z pogromu coś, co tobie, a potem rodowi naszemu, odrodzonemu w twoich dzieciach, starą pozwoli przywrócić świetność. Pomyśl, a zrozumiesz. I ja już rozumiem. Bogactwo. Oficer przywlókł się spod Moskwy z jakimś bezcennym łupem. Co dalej? Przybędziesz do wsi Bejgowy nieopodal Wilno. Właściciel nazywa się Gąsowski. Jeżeli będę żył, przyprowadzi cię do mnie. Jeżeli mnie już nie będzie, zażądaj, aby ci pokazał pokój, w którym czekają na śmierć lub na ciebie. Stań w milczeniu i rozważ. Przed wyjazdem przeczytaj uważnie, a po przybyciu na miejsce przypomnij dokładnie. Tu jest jakiś skrót, ale go nie rozumiem. Wiesz, o czym myślę, bo razem czytaliśmy tę księgę, ucząc się włoskiego języka. Znam twój geniusz bystrości i wiem, że odganiesz. Pilnie szukaj. Raz jeszcze rozkazuję ci. Porzuć wszystko, choćbyś miał lecieć jak ptak. Kocham cię, bracie mój. Kamil de Berriera. Rzecz jest dziwna. W liście nie ma najmniejszej wzmianki o drzwiach. Dlaczego w takim razie szukano drzwi? Jest tylko jedno wyjście. No, jakie jest to wyjście? Ci, co ten list po 100 latach w ręce swoje dostali, wyczytali coś w znakach. Co oznaczają to skrócone słowa i cyfry? Oficer pisze o jakiejś włoskiej księdze. Włoskiej księdze. Tak, włoska księga. Dante, ośle ośmiokątny, boska komedia. Poemat o niebie, czyśćcu i piekle. Na odwrót. O piekle, czyśćcu i raju. Tak, tak. Pieśń dziesiąta, wiersz 11 i 13. No, i gdzie masz tą księgę? No, gdzie masz księgę? Pokaż. Coś było z drzwiami. No, ale tak. Na drzwiach. Napisy na drzwiach. Napisy na drzwiach. Są drzwi. Trzeba się śpieszyć. Malarz. Fałszywy malarz. Dzień dobry. Przyszedłem po list. Dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Proszę bardzo. Myślę, że się udało. Dziękuję za gościnę. Co ty tu robisz, kawalerze? Spałem. Niech pan uspokoi psy, a ja sobie pójdę. Ty go słyszysz? Spał. Psy nie wyrządzą ci żadnej krzywdy. Gorzej ze mną. A dlaczego tutaj spałeś? Zabłądziłem. A czy kawaler z obozu? A, więc nie z obozu. Idź może się do studiabu, a my chodźmy spać. Jakie miłe spotkanie. Witam, witam szanownego pana. Na razie młodzieniec nigdzie nie pójdzie. Prosimy cię najuprzejmiej, abyś noc spędził w naszym zacisznym domku.
teraz pogadamy, rozkoszny kawalerze. Jak tu trafiłeś? Przypadkiem. Zabłądziłem. Ty, chłopcze, słuchaj. Możemy z tobą tak postąpić. Ślad po tobie nie pozostanie. Woda niedaleko, ale my mamy czułe serca. Żal nam tak wybitnej młodości. Możemy zrobić interes. Przyrzekamy ci, że puścimy cię wolno. Nie od razu oczywiście. Powiedz nam wszystko, o czym wiesz. Spójrz. Mam tu list. Ale jednego zapisu nie rozumiem. Jeżeli nam pomożesz, pójdziesz sobie z Panem Bogiem. Nie rozumiem. To musi być szyfr. Szyfr? Co to znaczy? Odczytać potrafi to tylko ten, kto zna do tego klucz. A ty nie znasz tego klucza? Nie znam. To jakieś stare pismo. A skąd wiesz, że stare? Węchem poznałeś? Atrament jest jeszcze świeży, bo list został napisany kilka godzin temu. Wiem, że jesteś bystrym chłopaczkiem, ale mnie nie nabierzesz. Mów, jak się tu znalazłeś? Skąd wiedziałeś, że tu mieszkamy? Ludzie mówili, że mieszkają tu jacyś obcy. Jacyś obcy? Tak, mówili, że Francuzi. Więc przyszedłem tutaj, aby odnaleźć pana. Nie? A niby dlaczego? Z tęsknoty? Nie, chciałem żądać zwrotu rękopisy, który pan zabrał. Słuchaj, twój rękopis nie jest nam do niczego potrzebny. Ale będziesz siedział tu tak długo, aż rozszyfrujesz nam te znaki. A nie potrafię. Ty wszystko potrafisz. Właśnie, jesteś mądrym chłopcem, a my? Zwykli, prości ludzie. Co to dla ciebie? Przyjaciel, przynieś proszę atrament, papier i pióro. Nasz miły przyjaciel będzie tak uprzejmy i napisze list. Nie mam do kogo pisać. Jeżeli nie chcesz napisać listu, napiszesz testament. Pisz. Napisz do swoich przyjaciół. Krótko i bez wykrętów. Napiszesz, że jesteś bezpieczny i że nie muszą się o ciebie martwić, bo wrócisz za kilka dni. Szybciej. Mówię szybciej. Nie poganie, bo będzie z wykrętami. Mi grozisz? Nie. Jak ci się podoba ten list, przyjacielu? Głupia gadanina, ale wystarczy. Wcale nie taka głupia. Czy nie zauważyłeś, że pan Adam znalazł miłe towarzystwo? Miłe towarzystwo to my. Bardzo pięknie z twojej strony, młodzieńcze. A kto to jest pani Maria? Pani Gąsowska. Aha, wobec tego wszystko w porządku. Pan profesor otrzyma twój list i będzie się cieszył, że jest ci dobrze. Nie będzie ci aż zbyt dobrze, ale to tylko twoja własna wina. Teraz my pójdziemy spać, a ty razem z nami. Brać go. Ręce. O nie. Dobrze. Kto tam? Na Boga, kto tam? Kto do mnie mówi? Więzień, taki sam jak pan. Czy słyszał pan, jak mnie tu przynieśli wczoraj? Nie, ja mam gorączkę. Jestem bardzo chory. Mam zwichniętą rękę. Jak długo pan tu jest? Nie wiem, może z 2-3 dni. Karmię pana? Tak, codziennie. Ale ja chcę pić. Pić. No, nie mogę panu pomóc. Jestem związany. Kim pan jest? Jestem młodym człowiekiem, który jest wplątany w awanturę z listem Camilla de Berriera. Przysięgam panu, że mówię prawdę. Przyjechałem niedawno do Biegowy. Z tą młodą panną i siwym człowiekiem? Tak, widziałem pana. To pan chciał ująć w lesie mego... Tak, tak, to ja. A teraz oni ujęli pana? Jak to się stało? Wszystko jedno. Niech pan lepiej mówi o sobie. Przekleństwo! Panu mówić trudno, więc będę mówić za pana. W domu Gąsowskich znajduje się coś, co przybył ze sobą napoleoński oficer. Chciał pan kupić dom, ale go nie sprzedano. Wynajął pan ludzi, żeby panu pomogli. Pomagali do czasu, aż dowiedzieli się, że chodzi o jakieś bogactwo. Tak, napadli na mnie nocą. Zabrali mi list. Wyłamali mi ręce. Jedną zwichnęli. Cicho. To idzie. Dzień dobry, młodzieńcze. Żyjesz? Żyję. Szedłem tu do ciebie w tajemnicy przed tamtymi. Ja mam dobre serce. Natychmiast cię uwolnię,
ale ty mi powiesz wszystko, co wiesz. Zgoda? Proszę wyjąć list z mojej kieszeni. Ale co to znaczy? Znowu jakieś drzwi? Wiesz, jaki jest w tym sens? Tego nie wiem. Nie wiesz. Nie wiesz. W takim razie posiedź tutaj jeszcze, robaczku, i sobie pomyśl. Halo, czy jest tam kto? Tu jesteśmy. Pomóżcie nam. Kto tam? Więźniowie, rozbijcie drzwi. Adam? Staszek, bądź zdrów, Pironie. Niech Bóg da ci zdrowie i rozum. Uwolnijcie mojego towarzysza niewoli. To Francuz. On nie może iść. Dalej, śpieszmy się. Niedaleko mamy obóz. Dawaj, bracie. Chodźmy. Ej, było najlepsze. Panie Boże, Wandziu. Jakiś obcy człowiek go przyniósł i oddał ludziom na polu. Czekaj, popatrz. Serdecznie ukochany panie profesorze. O, to do mnie tak ładnie. Trzeba było takiego jak ja wariata, aby nie znając okolicy ruszyć na daleką wędrówkę. Takim jednak szczęście sprzyja. Ziemie okoliczne są bardzo piękne, lecz co? Ejgoła piękniejsza. Żal mi jedynie, że pana tu ze mną nie ma. Cały jestem i zdrów. Znalazłem miłe towarzystwo i dlatego nie wiem dobrze, kiedy wreszcie powrócę do Ejgoły. Bądźcie jednakże o mnie spokojni, choćbym nawet długo nie powraca. Ogromnie mi tęskno za panem, panie profesorze, za panią Marią i panną Wandeczką. Ściskam wszystkich i łączę ukłony dla całego domu. Wdzięczny Adam. Dziwny list, jakiś sztuczny. A o mnie nie wspomniał. No zobacz. Pokaż, brat. No, mniejsza o to. Prawdę mówiąc, mógł napisać więcej, bracie. Co serdeczne, chłopczycko bratowe. List jest niemalże oschły. Ejże, co to ma wszystko znaczyć? Adam przecież wie, że wieś nazywa się Bejgowa. Czemu nazywają Ejgową? Bawi się. Pewno zapomniał. On nie jest taki. Ejgoła. Ejgoła. Ale w tym liście jeszcze bardziej dziwne są rzeczy. Powiedzcie mi, kim jest pani Maria, za którą mu tak bardzo tęsknię? Czy nie miał na myśli? Nie no, bratowa, ty masz na imię Ewa. Mógł zapomnieć. On? On nigdy nie zapomina. Nie, nie. W
tym coś tkwi bardzo dziwnego. Jak myślisz? Nie to mnie dziwi, że pomierzał Kimiona. Mógł naprawdę zapomnieć, wiatr hula po młodej głowie. Zastanawia mnie jednak krzyk tych kilku zdań. Porwany, krótki, istotnie jakiś sztuczny. I zastanawiają mnie nierównej długości wiersze. Żaden prawie nie dociera do samego brzegu kartki. Ten młodzieniec jednak nie podzielił żadnego słowa. Zaraz! Czuj duch! Dlaczego on tak uczynił? Musiał mieć w tym jakiś cel. On zawsze w bandzie ma jakiś cel. Twierdzicie uparcie, że to mądra głowa. Przeto mądra głowa, pisząc zamiast Bejgoła, Ejgoła, pragnie, aby na to zwrócono uwagę. Możliwe, możliwe, ale skądże znowu ta Maria? Daj pomyśleć. Przypuszczam, że Maria zjawiła się z tego samego powodu. Albo nie. Maria musiała być mu potrzebna. Tak samo jak mu była potrzebna Ejgoła. Emu było potrzebne. I emu było potrzebne. Ależ to lis. To lis. Patrzcie na pierwsze litery z góry ku dołowi. O, pisze. Strzeżcie domu. Boże, co to znaczy? Jest to akrostych. Nasz przyjaciel użył go celowo. Prosta sztuczka. Rzecz w tym, dlaczego Adam napisał taki list? Dlaczego tak tajemniczo? Widać z tego, że musiał ulec czyjejś przemocy. Ktoś mu kazał napisać list, którym miał nas uspokoić. A sprytny chłopak użył akrostychu i wzbudził tym naszą czujność. Wandziu, obudź nocnego stróża. Ewo, zamknąć wszystkie drzwi i wali w razie czego patelnią. Łyskot znaczy w patelnię, to będzie znak. O, strzeżcie domu, strzeżcie domu. Oczywiście będziemy strzegli, brak. Będziemy, pośpijmy. Mądry chłopak. Pośpijmy. Spać mi się chce. Jadanie. Nie ma? Adam! Adam idzie! Ona go jeszcze pocałuje. No a cóż by było w tym dziwnego, co? Nie mogło cię pocałować? Wysiadanie, panie profesorze. Adam! Jak miły Bóg! Gdzie się tak długo podziewałeś? Długa historia, panie profesorze. Znalazłem i drzwi, i napisy. Wszystko już wiem. Idziemy na wyprawę. Pan Gąsowski weźmie latarnię, pan profesor poniesie łopatę. No, no to ja wezmę łopatę, tylko muszę coś ubrać na siebie. Bandziu, poczekaj szybciutko. Czekaj. Najpierw się ubiorę, kochany. Ja będę robił obliczenia i poszukam drogi. Proszę o ciszę i spokój. Rozmawiać nie wolno. Panie, niech zamkną drzwi i czekają bez lęku. Nie otwierajcie nikomu, tylko nam. I to wtedy, gdy usłyszycie trzykrotny głos żaby. Burski wybornie udaje żabę. Dobrze, będziemy nasłuchiwały. Chodźcie. Idziemy. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Jesteśmy na miejscu. Ja ze Staszkiem weźmiemy się do roboty. A pan profesor niech się rozgląda i da nam natychmiast znać, gdyby coś podejrzanego się działo, dobrze? Dobrze. Jest tu jakaś stara skrzynka. Niesamowite. Stara, ale dobrze zachowana. No otworzyć, otworzyć! Daj tę łopatę. A, nie da się, bo na głucho zabita.
Bez narzędzi nie damy radę. Panowie, zabieramy skrzynię i... Stać ręce do góry! Zostawcie więc skrzynię, bo was zastrzelę! Panie profesorze, proszę go posłuchać! Nic! Ja się z tym pamiętałeś chyba. A ja cię strzegłem, ja cię bardzo dziękuję za piękną robotę. Doskonale to zrobiłeś. Chwali się, tylko zbyt głośno. I trąbi się, kiedy chwali się trąba. Teraz zabieram skarb i znik. Nie wiedziałeś, kiedy ci zapytałem, co znaczy 10 i 11, to jest z kim liście. A teraz wiesz. 10 kroków, 11 kroków. Zabieram skarb i znikam. Nie szukaj mnie, bo nigdy nie znajdziesz. Gonić go! Gonić! Ani kroku! Ani kroku! Czy panu życie niemiłe? Zresztą, on ma auto, nie dogonimy go. Ale skarb! Ale bez strachu porąbało cię! Ale ja mam łopatę! Marzę o tym, aby uciekł na krańc świata i aby go nigdy nie schwytano. Wracajmy do domu. No. Ja panu wszystko wytłumaczę. Rękoma. Nie, co ty gadasz? Ja mam łopatę! No. No, Adaś, siadaj. No, to mów, Adasiu, jak trafiłeś na ten skarb? Znalazłem i Francuza, i owe słynne drzwi u księdza w domu. I napis na drzwiach. Czytać? I co z tego? Wszystko zabrali. Tak, tylko że napis chyba zgubiłem, a oni wcale wszystkiego nie zabrali, bo to był fałszywy skarb. Znalazłem na strychu skrzynię wypełnioną szpargałami. Dopełniliśmy ją ze Staszkiem żelaziwem i zakopaliśmy ją dokładnie w tym miejscu. O, dzięki. O. Gdzie ją teraz odkopaliśmy? No to przeczytaj najpierw ten list. Świetnie, Piotrusiu, ale przeczytaj, bo nie znamy treści. W wielkim znajdziesz domu dwie malowane brody. Nie patrz poza siebie, patrz przed siebie i czytaj w brodzie. Młodzieńcze, ty nie zginiesz własną śmiercią. Dwie brody? No Piotrusiu, rusz głową. Dwie namalowane brody? Ruszam, ale bardzo niezdarnie. Wielki dom to pewnie ten, w którym się znajdujemy. Patrzcie, obraz! Mądry. Ale gdzie jest druga broda? Jak to gdzie? W lustrze. Teraz lustro jest już stare, ale przed 100 laty wszystko było w nim widać doskonale. Możesz coś podczytać? To dziwne. Litery i nie litery. Napis i nie napis. Ach, słowa są pisane odwróconym sposobem. Ja mam przy sobie lusterko. Co to było? Nie pamiętam. Znajdziesz w domu tego, co powróci wkrótce z Egiptu i nigdy nie jadał z płaskiego talerza. O takiego! Mało to dwóch zagadek? I jeszcze trzecia? Kto ją odgadnie? Jak to kto? Pan Adam. Panie profesorze, co pan myśli o tej nowej zagadce? Ja myślę, kochani, że jest najtrudniejsza. Coś mi świta. Panie profesorze! No? Lis raz zaprosił na ucztę bociana. I dał mu jedzenie na talerzu. I on na wiosnę wraca z Egiptu. Chodzi o bociana. Dokąd tak pędzisz, Piotrusiu? No. Oto jest dom tego, kto nigdy nie jadł z płaskiego talerza. Na szczycie jest bocianie gniazdo. Jak długo pan je pamięta, panie profesorze?
Wiesz co, kochany Piotrusiu? Od najwcześniejszych moich lat to gniazdo było, ale już teraz go nie ma, bo młode brodzą bratowo po łące. Oficer, rozmyślając nad wyborem schowka, patrzył przez długie godziny przez okno bawialni na ten pień. Dojrzał to gniazdo. Dajcie drabinę, bo jest to bardzo wysoko. Nie, oficer nie wchodził na drabinę. Wybrał schowek, do którego mógł łatwo sięgnąć ręką. Otwór w nią! No, co on tam znalazł? O, jest. No. Oddaję to w ręce pani. Setki tysięcy ludzi oddało za ten skarb, który widzimy. Fiołki i życie oddało, krew przelało. Fiołki są piękniejsze od wszystkich diamentów, a czyste serce czerwieńsze od wszystkich rubinów. I tego wam wszystkim życzymy. Znajdźcie prawdziwy skarb.